szesnastolatek. Zaciążył 22-latkę. No proszę bardzo, można? A wy co? Dalej masturbacja? Dzień dobry, cześć czołem, z tej strony Ćwirćwiru, to jest LA Noir Autokonsula, to dzisiejsza sprawa. Czy jesteście przygotowani na trochę kryminalnej zagadki? Kie? Co? Gówno, 1-0. Znaczy no, fokus. Okay, we're gonna keep this short, I'm already late for the DA. First up, Phelps, Bukowski, we got a report of a brand new Packard abandoned in an empty lot off 2nd Street between Olive and Grand. BR is one Oswald Jacobs says the vehicle was dumped in his backyard. There's a patrolman on site. Get down there and see what you can turn up. Any questions? Good. Get going. No to cieszę się, że dogadaliśmy wszystko. Czy mogę z tą pogadać? Better go earn our pathetic wages. Gdzie jest ten policjant, którego nie lubimy? Nie wiem. To od razu bierzemy się za sprawę. Intelligence has information on a stolen car racket. Posłuchaj mnie może troszkę. Catch all the good ones, huh, Phelps? Nie, okay. Sounds like there's more to it than that. Biegam w ciebie. Dumps a shiny new Packard unless they borrowed it without asking. You don't say. Nie. Very, very funny, very funny. A, miałem wsiąść do środka, w sensie jako... No właśnie, tak miałem wsiąść. Jedziesz czy co? Przez buta idziesz. Leniwy Polaku. Tak jak to zauważył ostatnio Łukasz, ta mapka i to jak prowadzi do celu jest idealna dla mnie. Women generally show more compassion. What are you Jezus Marian, cicho. Hej, to jest niedaleko. Margaret should show some pride. Pride comes before a fall, Bukowski. Talking from experience. No i jadę źle, prawda? No cóż. Automatycznie przynajmniej światło odpaliłem. Myślałem, że nie odpali ich w ogóle. Ale klimat tamtych lat jest po prostu... pyszny. Gdzie? Po pasach się przychodzi. Zaraz będę miał znowu jakieś te ofiary czegoś tam. O Jezus Marian, mam zielone, a oni jeżdżą jak porąbańcy. Mam zielone, tego się trzymam. No, drogówka jedzie. Z drogi, tak jest. Ale gdzieś tutaj? Crime scene! Podwórze Jacobsa 14. Co tam dla nas masz? Phelps, traffic. I'm Officer Houlihan. Car's down the alleyway. Houlihan? Hula hoop? Hilly hey? Bardzo tak hawajsko trochę nawet można by powiedzieć go siema na nazwisko. We got a call about an abandoned vehicle? Yes, sir. The car has flags. Might be some kind of diplomatic vehicle. Has anyone touched this vehicle since you arrived? No. And that Jacob's bird over there was on station before I got here. We'll talk with him in a moment. Give us some time to look the place over. Sure, take your time. He's a sore-headed old son of a bitch anyway. To będzie fajna rozmowa chyba, nie? Tam się już coś świeci jak psu jaja. Sprawdźmy wszystko po kolei, co już zaznaczyli. Jak to się sprawdza? Przód ma... A, nie ma tablicy rejestracyjnej, okej. We'll have to use the registration to trace the owner. Tu coś było. Flagi, tak? I nie ma jednej flagi, okej. Okay. Argentina. Dobrze. Rozwalona szyba i co tu jest? Dowód rejestracyjny. Okej. Okay. Z drogi. Koło zapasowe. Tu coś jeszcze jest. A, że opona rozwalona, tak? Czy ukradli po prostu opony? Możesz iść sobie w cholerę? Ja tu pracuję, halo.
I'm walking here. Wiem, że tam był walking, a nie working, ale wciąż. No tak by zrobił, to prawda. Dobra, tak, tu się coś świeci. Nie psu jaja. Klucz. Property of Divi Bros. No to czemu nic na to? Nic na to nie powiesz? Za pomocą SAT możesz obracać biegiem. Dobra, zostań lekko przybliżony. Przytrzymaj USD, aby móc dokładnie zbadać dany punkt. No i co? DVD. Coś zapomniałem znowu. Coś nie umiem. No istotne mówisz? No trudno. Szkoda, bo fajny. Dobra, jeszcze raz sprawdźmy ten klucz. Ja bym chciał, żeby mi... O! Divi Bros. Prawdopodobnie tak. Dobra, jeszcze coś tutaj jest do ogarnięcia. Inaczej nie byłoby meladeki. O! Ah, goddammit. Ale fajne jest to, że... dają poszlaki, które nigdzie nie prowadzą. W sensie donikąd. No dobra, to jest rejestracja, to ogarnięte miałem już, a chciałem jeszcze szybę zobaczyć, mogę? Nie, po prostu patrzę się na ten, okej. Czy coś jeszcze? Hard to say. Aha, to są te zapałki, okej. A... poszła, jechało, koło, znaczy auto jechało tędy. Co widzieliście, plepsy? Straight to hell. Perfect hell. O, dzień dobry. Cześć, laleczko. Chcesz pogadać z prawdziwym policjantem? O, dzięki, że zamiotłeś mi buty, baby. Jesteś cudowny. Dobra, tak naprawdę to chyba nic tu nie ma już. Chyba idę pogadać z Jasiem. No to są co? Tylko te butelki tak naprawdę, ale butelki to nigdzie po nic są. To? Kubeczek, tak? Jakiś. Raczej śmieć. No i piłka to do baseballa. A może to w śmietniku jeszcze jest? Nie. Ja bym sprawdził śmietnik. Autentycznie bym sprawdził. A co to się za lampka świeci? Skreślę z aparatu pierwszego kontaktu. Co ty gadasz? No dobra, to idę pogadać z dziadkiem. Bonjour! No, nie... Co dokładnie się stało, Mr. Jacobs? Wczoraj spojrzałem z mojego okna. Lubię trzymać oczy na to, co się dzieje. Mogę zrozumieć to. Widzisz ten pusty lot? Damn kids play stickball here. Always breaking my windows. Always asking for their ball back. Can we get back to the car, Mr. Jacobs? Don't be impatient, Sonny. Anyway, last night I see this brand spanking new Packard up on bricks. Zeznanie świadka. Did you see who stole the Packard? Hell yes, I did. I saw three goddamn Mexicans going to work on it. No nie mam jak go jakby, no, czemu nie wierzyć, ale mam punkty intuicji, więc może użyję tego. Zapytaj społeczność? Nie. No dobra, usunę. No, dam uwierz. Can you tell us what they were doing? Using the headlights of an old Ford so they could strip the thing. I yelled out to them, I'll call the cops.
So they loaded up their car and drove off, tooting and hollering and yelling obscenities at me in Mexican. You speak Spanish, sir? No, I do not. Podejrzani Latynosi. A, mogę go obserwować, tak? To jest twoja normalna mina, ziomek? Okej. After the Mexicans left, you didn't go anywhere near the car? After I scared them off? No, I didn't go anywhere near that car. Chyba kłamie. Co myślicie? You went out to the car. Once they were gone, you had to take a look for yourself. I was curious. Ain't a law against that. So what if I took a look around that car? You can't be accusing me of nothing. Mm-hmm. Tell me about the car they were driving. It was an old Ford. I didn't catch the license number. Tak, wierzymy. You look like the kind of guy who notices details. You're right there. The car was old, but it looked brand new. Candy apple red paint job stands out a mile. Ale na tym dziadku widać, jak pięknie jest zrobiona tutaj mimika twarzy. Jakoś tak wcześniej też tego tak nie zauważyłem, ale u niego jest hit. Dobra, what exactly did you see them take? They was working on the tires. That's all that was took. No kłamie, tylko że czy ja mam dowód? Przejrzę notatnik. Brak koła, klucz salonu, stary Ford, brak flagi. I brak tablic. No właśnie. Oskarżę go o kłamstwo. Me? Well, what I do with license plates? You saying I have them? Nie, no ja myślę, że to chodziło mi o to. A mogę się wycofać z oskarżenia? I co teraz? Bo ja chciałem o flagę go spytać tak naprawdę, a nie o brak tablic rejestracyjnych. Dobra, zaryzykuję, dopiero. Scratching around in that book won't prove nothing. You should show me some respect. Czyli to nie pykło. Thank you for your help, Mr. Jacobs. You can speak to Officer Thibault about signing a formal statement. Ale na stówę walił kłamstwo. Way, ja, nie będę miał idealnie już. God damn it. How about we bring you an umpire's mask? Jacobs got the book he was reading in a hurry when we walked up. Curious what he didn't want us to see. Juan Francisco. O proszę. Okay, so we have the owner of the vehicle, a degenerate. I'll run John Madsen by R&I. Ale skąd wiem, że to jest ten John Madsen? O nie, czy to są opisy dzieci? Baseball fan. Full lips. Ale to sami miast, to są faceci. O co chodzi? Ładne rzęsy? Freddy Applegard lubi cukierki o smaku wiśniowym. Contact details on a William Dewey. This looks like business rather than pleasure. To jest jedyne, na co zwracasz uwagę? To notatnik pedofila. Mogę jeszcze z nim pogadać? Nie, już nie będzie ze mną gadał. A coś jeszcze tu jest do odkrycia? Chory draniu.
Co jeszcze tu jest? Coś jeszcze przegapiłem. No to jest jedno, okej. Okay. No ale to obserwowałem. Tę rejestracyjną tablicę też, brak flagi też. Ale mogę wszystkiego nie zrobić, bo dałem złe te... złe odpowiedzi. No dobra. Lećmy dalej. Phelps badge 1247. How can I help, detective? Could you run the name Dewey Brothers? Possibly a dealership or car mechanics workshop. One moment. Dewey Brothers Packard Dealership, 629 Figueroa Street. Got it. Can you put me through to Michigan 2458, please? Connecting you now. Hello, can I help you? LAPD, ma'am. Can I speak to John Madsen, please? He's at school, officer. What's this about? Is he in trouble? But you're checking. Wrong person, Mrs. Madsen. Sorry to disturb you. Any messages? There's just one message for you, detective. A four-door Packard, diplomatic license number Paul Robert 706, was reported missing this morning by Juan Francisco Valdez. Could you have him brought in? He's already here at Central, detective. He's demanding an audience, as he calls it. Audience, like me, Max. Can you get a message to Captain Leary? Tell him we'll be in as soon as we can. Thanks, ma'am. Can you cordon off this lot until we have the vehicle impounded? Yes, sir, detective. Kurde, ciekawe, czego mi tu brakuje. Get a statement from Jacobs, and I'll read your report back at the station. Zrobię jeszcze rundkę, co? Nic nie znalazłem, zwijam się stąd. Ty prowadzisz. Nie, ja prowadzę. No dobra, nawet mogę. Ej, nie muszę się tak powtarzać. Ale kurde. Chyba na komendę pojadę, co? Nie. Jest niedaleko w sumie, nie? To co ja tam dokręcił. This has got to be the 50th abandoned vehicle call we've caught this year. One more and I'm gonna go crazy. Not your favorite cases? You kidding me? This is barely even police work. All the bad guys in this city, we get lumped with the ones who can't even be bothered to keep what they steal. 14:08. Szybko nam to zajęło. 8 minut? Do we have a Juan Francisco Valdez in for questioning? Sure do, Phelps. Your bird's an interview too. And get this, he's wearing gloves and doing his best not to touch anything. Can you beat that? Sounds like we don't want to keep this guy waiting. It's this way. Hey, you think those bikes are nice? Wy co, problem? No, tak myślałem. O Jezu, ty jesteś jakiś taki dziwny. Are you the senior officer I requested? I'm Detective Phelps and this is Detective Bukowski. Have you any idea how long I've been waiting to speak with you? I am needed back at the consulate and you keep me here like a common criminal. All right, friend. Let's take a deep breath and start all over again. Mr. Valdez. Consul General. I insist on my full title. No dobra, to lecimy. Where did you purchase the car? My secretary and driver arranged the purchase. A disreputable place, a Dewey Brothers by name. As soon as I can have it arranged, I will have my Hispano Suiza brought up from Buenos Aires. No nie wiem, jakiś taki dziwny jest chyba trochę, co? Bought a Packard, Valdez? A snob like you doesn't drive an American. I want answers or I'll smack you around the teeth.
William Dewey offered me a substantial bribe to make a purchase at his establishment. It is not unusual to make this kind of transaction in the civil service. Well, tell that to the Argentine taxpayers. No to srogo. No dobra, a to po co w takim razie dali kradzież auta? Consul General, we have located your car. Can you tell us how... Jakieś to wyłudzenie. It must have been stolen from the council garage. Terribly inconvenient, of course. I want the perpetrator soundly flogged. Unfortunately, we don't do that here, your worship. O, zachowuje się tak samo jak poprzednio. You have a pretty good idea who stole the car, don't you, Consul General? Are you gonna tell me, or do I shake it out of you? There's no call for violence. I suspect a disgruntled boy from the car dealership. You have a name for this kid? Gabriel, like the archangel. I have no surname. Mhm. Jakie masz powiązania? So tell us about this kid, Gabriel. You had a run-in with him? Mecánico. A presumptuous young man who did not know his place. He presumed to ask me questions. We do a lot of presuming here in the United States, Consul General. It comes with the turf. Ło, teraz już w ogóle inaczej się zachowuje. Ale ja chyba mogę mu pokazać nalotnik, co? You fuck young boys, Valdez. Are you a madman? No właśnie. This will cause an international incident. No właśnie. To jest ten. Juan Francisco Valdez, bo to nie jest tamtego Jasia, tylko to jest notatnik jego. No tak. Danny, Ben, Miguel, i te opisy. Pedo. Full lips. Ring bells. I'm sure we can come to some arrangement. Gabriel, spill it. A beautiful but impertinent boy. I mentioned rendezvous and the young man went quite insane. I thought he was going to kill me. I was prepared to pay. We'll be in touch, Consul General. Nice. I'm thinking of moving up to a 45. Strój miecz sprawiedliwości? Jak się zmienia stroje? Dobra, to co, lecimy do tych Dewey. Finished with Valdez. Thank God. I'll get rid of him in a couple of hours. Nie, jest pedo, powinniście go zatrzymać, no ale dobra. Dobra, to jedziemy, pogadamy sobie o tym może z naszym partnerem, co? Ej. Cele. Kolejne wezwanie do porzuconego samochodu. Możesz jakoś... No cele. Sprawdź podwórze, kopsa jeszcze mam niecałe zrobione, ale czemu nie mogę tego zaznaczyć? Jaaak! Nie wiadomo. Zabullshit. Jezus, Marian stary. Aaaa, dobra, już znalazłem. Mr. Valdez moves in some peculiar circles for an international bon vivant. Ah, English, please. See, this is why nobody invites you out for drinks. It's just very industrious of him to be so involved in matters of consular transportation. All right, you're making it worse now. I think what you're trying to say is that lover boy in there is as full of crap as a Christmas goose. That as well. INS officer needs help. 333 South Main Street. Nie, nie bierzemy żadnej sprawy. Widzimy się na miejscu. 333 South Main Street. Officer needs help. 211. Jesteśmy. Lubię te takie salony samochodowe ze starych lat w Stanach. Właśnie te zawsze flagi, kolorki i w ogóle... Bałki. Don't tell me, let me guess. You're making your way past the lot, caught sight of the new model four door and couldn't help yourself. You could see yourself in that car and just had to take a closer look. Well, I can't say as I blame you. Nice. LAPD, Mac. We'd like to speak with the owner. That's me, William Dewey, proprietor, at your service.
We're investigating the theft of a Packard belonging to the Argentine embassy. Are you missing a combination wrench? I don't know, detective, but I know how we can find out. Follow me. No dobra, to idźmy za nim. We keep all our tools in here. Mind if we look around? No brakuje. Be my guest. You sure you guys aren't interested in a new car? Huh? Maybe a used car. I have some nice used cars for guys in your wage bracket. Why don't you give us some alone time, Dewey? Go sell some cars or whatever it is that you do. Ale fajne puzzle! Tam chyba był czerwony, nie pamiętam. Tego właśnie będzie brakowało. One left. Gabriel Delgado is missing a three-quarter. Co tu jeszcze mamy? O, te. No good. We need diplomatic plates. No przecież wiem. Może coś jeszcze tutaj jest. O. Po prostu młotek. No raczej do niczego. O, tu coś jest. Doesn't look like anything. Mhm. Sobie tam stoku puka. Coś jeszcze tutaj jest. No smoking. Są jeszcze jakieś te, ale nie mogę ich dotknąć. To jest tylko ten młotek. Nothing significant. Mhm. Dobra, mogę pogadać z nim tu? Kto ty jesteś? No kombinerki tylko. I świeca. Nie, z nim nie mogę pogadać. O! A to ten młotek. Okej, okay, a tu coś? Nie, chyba też nie. Dobra, gdzie jest ten właściciel? Kto jest? If you don't mind, we have a few questions. Powiązanie z Waldezem. But this doesn't look like the kind of place favored by foreign embassies. How do you know Valdez? I don't know Valdez. The embassy bought the car. All I know is he must know a quality car when he sees one. No nie, no kłamstwo, przecież dał mu łapówkę. And I know a shyster when I see one. You and Valdez are in this together. Me and Valdez? I hardly know him. Valdez wouldn't wipe his shoes with me. No łapówka. Talked to Valdez. He was very obliging. He told us all about the arrangement the two of you had. Powiem się to, że mam faktycznie na notatniku szkic tego gościa. Okay. So I met Valdez in a bar. We cut a deal. He bought the car through the embassy. I cut him some change on the side. It happens all the time. Where can we find Delgado? I don't know. He sure as hell isn't here. Co za wał? Zakwestionuj. Address, Dewey, where my partner shoves her head in a car door. Okay, all right. Apartment 3103 Hill Street. And tell him from me, if he ever shows his face around here again, I'm gonna kick his butt from here to Kingdom Come.
To mielibyśmy z bani. Mamy kolejny adres. A wrench from this dealership was used to strip the wheels from a Packard last night, Mr. Dewey. A couple of Hispanics were seen taking parts. We've had a spate of thefts ourselves. Comes with the location. Thieving bastards to steal anything the minute your back is turned. Albo mówi prawdę, albo znowu zakwestionował. Zakwestionuje. What are you hiding, Dewey? Spill it. You don't want the LAPD getting too interested in this place. So I hire a few illegals. It's cheaper than hiring returning GIs, and they have less attitude. Downside is they're a little light-fingered. Thank you for your help, Mr. Dewey. No problem. God damn that kid. I'm just an honest car salesman. Seems like you just don't know who you can trust these days. Na pewno nie sprzedawcą aut. You're missing your calling. Time to visit Gabriel Delgado. See how good his excuse is. No dobra, to jedźmy teraz. Nie możemy wziąć któregoś z tych aut? Zarekwirować jako policjant? Chyba nie przejechali. Uważajcie, co robicie, leszcze. Mieszkanie Delgado, ostatnie znane miejsce pobytu Gabriela Delgado. Ej, dajcie wyjechać. Co za leszcze. No to co robicie, głąby? Ja nie wiem, oni w ogóle kompletnie tutaj się nie ogarniają z jazdem. You read the story in the Examiner about the Navy developing three-dimensional rules? What's a dimension? You know, like a graph. Vertical axis is Y and horizontal is X. Well, that's clear as mud. Third dimension would be Z. So things will be popping out of the screen. That's ridiculous. Scare people out of the theater. God's name would want them. God damn it. Christ alive! Ale przeżyła, to dobrze, to plus. Sorry, sorry. I don't know. People scoffed at the idea of talkies and color. Look what we have now. Kurze, sobie porobią takie pogaduszki. O pierdołach, nie tylko o sprawach. Lubię taki klimat, właśnie jak są rozmowy takie o niczym podczas faktycznej jazdy. A nie tylko robota. To jest plus. O, to jest Rockstar. No i dobra. Tam są, tak? Cisnę po schodach. To tu? Nie. Hej. Mieszkanie Delgado, 15:20. Okay, let's see what Gabriel has to say for himself. No proszę, są Meksykańcy. Co dziewczęta? A, to nie jesteście takie nastolatki, tylko takie... Stare Mexico! O, ale nie wam będzie. Siema, Eniu. O, jak do siebie. 103 przez 3 to było chyba? Mi się wydaje, że 103 przez 3. Hello. O, jest w ciąży. LAPD, ma'am. We're looking for Gabriel Delgado. Gabriel? We're from the police. Policia, you understand? Yes, I understand. Could you come inside? What is your name? Ana Rodriguez. Is Gabriel Delgado here, Ms. Rodriguez? No. What do you want with Gabriel? Is he in trouble? Stay where you are, Ms. Rodriguez. We need to take a look around. But he is not here. I have told you. Check out the surrounds. I'll stay with the broad. Mm-hmm.
O, proszę bardzo. To wygląda znajomo. Nearly 20 weeks. Right. So how's it going to be when you go into labor and he's not around? You are wrong about Gabriel. He will be a good father. Already he works hard to provide for us. Jest 16-latkiem. Unless you help us here, Anna, your little one won't be seeing Papa for a very long time. Czekaj, ja wyszedłem z mieszkania teraz, tak? A, bo tu jest dalej pokoj, okej, okej. Difficult to tell whether it's the suspect vehicle from the scene. Certainly Gabriel's pride and joy. Na to wygląda, no. Aha, to to, żeśmy sprawdzili, co tu jest jeszcze ciekawego. Jakieś papiery. Serving breakfast for two, Anna? You should have cleared up. Czyli jest na chacie. Ładnie to tak kłamać, dziewczę, ładnie. Dobra, co tu jeszcze mamy? Święty ten wisiorek, co to jest? Cygaro? Nie wiadomo. Tylko te dwie rzeczy, no to religijność Meksykańców, standard. A to? Tu jest jakaś szopa, proszę państwa! Tam mnie ktoś obserwuje w ogóle. Bonjour. Jej, mogę tu wejść! O, proszę bardzo. Mamy skradzione koła. Jeszcze rejestrację, jakbyśmy gdzieś znaleźli, to by było... O! Uuuuj, to nie jedno. To tanie. Tak. No. I coś jeszcze. No to jest po prostu narzędzie, więc... Pilniki, młotki, narzędzia. A to to samo. No to chyba bym miał wszystko tak naprawdę. Wracamy do niej pogadać. You're in serious trouble, Miss Rodriguez. But Gabriel is not here. I have done nothing wrong. Powód kradzieży auta. On ma 22 lata, on jest 6 lat nie młodszy? The customer insulted him. He has his honor, no? Okej, to brzmi jak prawda, wściekła latynoska. His honor, Anna? He said Dewey's friend tried to make a woman out of him. He no longer respects this man, Dewey. He took the car to show this maricon that he is a man. Ostatni kontakt z Gabrielem. Tell us the truth, Anna. Has Gabriel been here? I haven't seen him for at least 3 nights. Nie, bał. Bał czy zakwestionowanie? Nie, myślę, że wał. Trzymam, kurde, tyle dowodów. Mam flagę, mam żarcia. No pewnie, że flagę. Skradziona flaga. I śniadanie. Enough, Anna. There are signs all over this place that he's been back. He was here last night. I have never seen him so angry.
He went out to his shed and put some things in it. I don't know what, and I don't want to know. I love him. We found a license plate matching our stolen vehicle in the shed. Add in the assortment of parts, and we can make Gabriel for a dozen other thefts. It's time to get serious, Anna. You must ask these questions of Gabriel. I know nothing of these car parts. Nie, no myślę, że to... Może, nie ma to dowodu za bardzo raczej, nie? Ona jest taka... Sassy! Then tell us where he is! If your baby is born in prison, Anna, the corrections officers will take it from you. You will see your son or daughter through a metal grate for half an hour a week. The start line is on 1st and Santa Fe. There is a spillway under the bridge that leads to the river. Many policia have wrecked trying to follow him. We will put in a good word for you, Anna. As far as we're concerned, this sits with Gabriel. Start line? That sounds like a street race to me. It's gotten out of hand this last year. Ciekawe. Wonder Delgado has such an eye for finding. Czyli jest rajdowcem. Czy to moje auto? Całe szczęście. Problem? Tak myślałem. Dobra, to ciśniemy teraz gdzie? Tam pod tą rzekę, tak? Nielegalny wyścig. Czy ja się będę ścigał? Linia startowa wyścigów ulicznych, które prowadzone są przez Gabriela Delgado i jego wspólników. Będę się ścigał, ale mają przerąbane. W sensie ja mam. Na przykład tak jak teraz, co ja zrobiłem. Elegancko. Fuck, oplułem się trochę. No pojadaj, pojadaj. Hej! O kur... Uspokój się, ćwir. Tak się podejrzewałem tym wyścigiem. Szesnastolatek. Zaciążył 22-latkę. No proszę bardzo, można? A wy co? Dalej masturbacja? Powolutku. No, to pojechałem już tam. Będziemy się ścigać. No jestem czerwonym. Getting away! Phelps, 1247, requesting assistance at 1st and Santa Fe. Kurde, ale on goni ostro tam. Bo nie za bardzo mnie ci jeździ, co panowie? Stara. No. No widzę, bo mnie spychają. Dobra, drugi zwanie chyba, co? Potem też się rozpali. Jezus Maria, mordę! Pewnie, wrzucę z innymi. Kurde! Z drogi, babo! Bo mi ucieka! O nie, o nie, o nie, o nie, 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 nie. To może to był chyba ten zakręt, nie? Do rzeki. Zawsze im się rozwalają tam. Ostrzegła mnie przed tym przecież. Uf. Ale nie słuchałem. Co miałbym wjeżdżać w tą rzekę? To nie lepiej tak go sięgnąć? Lay into his wheel arches. Come on. Siemeniu. Step on it, Phelps. Take him out. No, rozpęknij się już. Enough games, Phelps. Take this guy out. No, staram się. Teraz to ja stracę kontrolę nad autem i w ogóle mi się rozpadnie. No, chciałem go ścignąć i mi nie pykło. Ty jedziesz jak pijany. Gdzie on jest? No, czego ja tam nie podjechałem? Co to było za dziwadło, he? Niewidzialna ściana?
Je wysłane jeszcze pociągi. Przez head to follow the goddamn train. Chodźmy. Chodź. Będę strzelał. Nie no, nie będę, żartuję. Grand Theft Auto! You just speak to the maricón! Valdez, I shot him! Now who's the man? I should have burned his fucking car! A bojowy chłopaczek. You got a foreign dignitary out as a fruit and a kitty raper, a car dealer we're gonna let slide for the kickbacks, and a street punk car thief who sure as hell won't be taking liberties with other people's autos again anytime soon. That Detective Phelps is not a bad haul. You keep your chin low and your hands high, and you keep bringing me clearances just like that one. That's textbook policing, and we need more of it in this department. Elegancko! Awans wkrótce, proszę państwa. Napiżdżamy tutaj ostro. Tak jest! Kurde, że mi się tam tego dziadka źle przesłuchało, no. Wszystkie poszlaki znalazłem i jedna uszkodzenia pojazdu. I jeszcze raz na 400? 4 gwiazdki gęsu. Generalna garantyna Landwehra zyskał swój samolot w prawie nienaruszonym stanie. Dobra, proszę państwa. Wygląda na to, że sprawa zamknięta, więc kończymy na dzisiaj ten odcinek LA Noir. Jak się podobało, to lajkujcie, pamiętajcie, subskrybujcie, udostępniajcie. Zaglądajcie na Twitcha, bo tam pamiętajcie, że na Facebook, Instagramy, Discordy, wszędzie. Zapraszam serdecznie, a na razie to wsio. Buziaczki, papatki. No i po co się śpieszysz, Gubki? Gubki, po co się śpieszysz? No, to złożyliście różnicy. Do szkurw!